Witam was tutaj, cześć, witam was znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek ze Skitskana z PlayStation 4, Mask Transit, Green Cities i Park Life. Dużo tego, dużo. Oczywiście cały czas, jakby ktoś się zastanawiał, czemu na Total Disaster cały czas gramy, no odpowiedź jest prosta. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy na PS4, ogólnie bardzo mało ludzi widziało, katastrofę specjalną, po której wszystkie budynki w mieście, budynki wtedy przejdą przez tą katastrofę, upgrade'ują się i ulepszają. I tego jeszcze nie mieliśmy i bardzo, bardzo na to czekam. Dobrze, ale co tu dużo mówić. Zaczynamy nasz już odcinek. Jak widzicie, mamy tutaj nasz standardowy. Mam nawet plany. Dziś chciałbym się trochę zająć korkami, przebudowywaniem różnych dzielnic na przyszłe plany. No i oczywiście zajmiemy się dalej naszym zoo. Dobra, wyjdźmy stąd. Proszę bardzo, mamy nasz piękny podgląd. I tak, jak ktoś nie był, nie oglądał ostatniego odcinka, pomijając to, że tutaj jest nasza rakiety się tutaj robią. Właśnie. Zacznijmy od pierwszego. Tą autostradę nie bym podciągnął, ale dziś się tym może nie zajmiemy. Mamy nasze zoo, które póki co nie ciągnie na siebie bardzo dużo ludzi. Co? Trochę szkoda. W sumie jestem ciekawy, o co tu chodzi. Ale dobra, poczekajcie. Tak, po pierwsze, zacznijmy od podstawy. Chętnie sobie przyciszę muzyczkę, ale wiem, że to jest trudne w mojej sytuacji aktualnej, więc zaraz po prostu zmienimy tutaj utwór, będzie git. Dobra. Zmienimy to tak, tutaj, tu, tu i tu. Nie. Wy jesteście... Nie, o to mi chodziło. Dobra, no i tak. Dobra, muzyczka jest dobra. Ale jest dobra, jak jest ciszy. Dobra, no i tak, jak widzicie, mamy tutaj nasz piękny park. Do którego, z tego, jeżeli dobrze pamiętam, jacyś ludzie mogą być. Autobusy wycieczkowe bym puścił. Ale pierwsze, co nam się rzuca w... Przynajmniej mi się rzuca w oczy, to jest ten pasek z... Z tym, jak bardzo ludzie się chcą tutaj... handel chce się budować w naszym mieście. I to jest wręcz... Jak na mnie to jest płachta, jak na czerwonego byka, żeby dać im trochę miejsca do rozwoju. Także tak, zaczniemy sobie powoli. Powoli, aczkolwiek spokojnie. Od budowy właśnie naszej tutaj budowy. Zaczniemy sobie od budowy. Znasz, co to za klecisz z bzdury. Zaczniemy sobie powoli. Tak, poczekaj, bo tak, bo to dzielnice, to są, czekaj, to jest Powiśle. Dobrze pamiętam, dobrze. Powiśle się tu będzie dalej ciągnąć, ale dzisiaj może do tego dojdziemy. Powiśle i Powiśle to jest jaka dzielnica? To jest turystyka. Dobra, to tak, tu będzie, zrobimy sobie, stworzymy małą dzielnicę, której tutaj nie będzie turystyką, a będzie wypoczynek. Wypoczynek, czy tam rozrywka, zaraz zobaczmy, co się nazywa. Wypoczynkowa. I tu macie wypoczynek, damy wam trochę, bo sądzę, że trochę wypoczynku też tu im się na pewno przyda. Mam nadzieję, że tutaj są ci ludzie, to oni na pewno będą musieli podpoczywać. No i tutaj tak, dobra, i teraz tak, pytanie jest punktu, czy tutaj mi się uda podciągnąć. No powinno się udać, dobra, tu się udało. Świetnie, teraz tak. Teraz tutaj się nie uda. Tutaj to idzie. Tu idzie, dobra, tu weszło. Teraz wystarczy tutaj to poprawić, jak to było przed chwilą. I powiedzmy, że całkiem idzie. Wspomnę, że jest ta cała dzielnica jeszcze bez dzielnicy. Cała dzielnica bez dzielnicy. Całe te tutaj takie większe osiedle bez niczego. Ładnie zarabiamy. Zacznijmy od tego, że ładnie zarabiamy. Ludzie się powoli chcą budować. Chciałem zerknąć, jak tam nasze... Jak tam ludzie chorzy, ale chorych mamy, zobaczcie ile. Zero. Zero. Okrągłe zero ludzi chorych. Z edukacją, no to wiemy wszyscy, że jesteśmy bardzo dobrze. Bo jest... Bo... Po prostu nie ma ludzi, którzy mają... Musieliby się jeszcze uczyć. To jest aż dziwne. I z tego co pamiętam, mamy kiepski stan przetwarzania śmieci. Dokładnie. I tak, tutaj pomiędzy odcinkami... Tam możecie tego nie mogliście tego nie zauważyć. Stworzyłem tu taką pseudo dzielnicę póki co. I oni tu będą nam potrzebni, o, deszcz tego czekać. Do właśnie naszych śmieci. Ponieważ nasze śmieci w naszym mieście, no to chyba nie muszę wam tłumaczyć. Nie są najlepiej. To jest jak walka ze śmiećmi w tym mieście. Okej, dobra, i widzę, że już źle zaczęliśmy. I ja po prostu tutaj zrobię, żeby oni tutaj mogli spokojnie te śmieci całe wyładowywać siebie i tutaj to właśnie będzie takie miejsce. I tak, coś mi się wydaje, że tutaj naprawdę jest coś dziwnie wybudowane i to... Okej, dobra. Tu wejdzie ten budynek. Tu wejdzie budynek, świetnie. To chciałem usłyszeć. Chciałem wam powiedzieć, kiedy będzie polityka, ale sam tego nie wiem, więc wam nie powiem. Nie, będzie kiedyś, tak, ale... Ale muszę się trochę za nią bardziej zabrać, a nie tak jak teraz to ja robię.
A nie muszę wam tłumaczyć, jak ja teraz to robię, tak? No właśnie. Zbytnio nawet tego nie robię. Dobra. Tak, wy tu potrzebujecie oczywiście jeszcze wody. Wodę wam zaraz oczywiście dociągniemy. Proszę bardzo, macie wodę. Nie, to macie, tylko macie rudę. Dobra, macie wodę i prądor tutaj. Też jakimiś parkami sobie się dzisiaj zajął. Mamy póki co tylko zoo, to też jest dobre. Dobra, macie to zrobione i tak, przydałabym się wam po pierwsze tutaj jakaś sensowna droga wyjazdowa. O, o. Dobra. Już teraz jak w sumie się tutaj zastanowiłem, to to nie ma zbyt dużego sensu, żeby to tak wyglądało. Dobra. Tak, ma już większy. O, to jest lepszy sens. Dobra, nie, dobra, to jednak macie tutaj dwa pasy, proszę bardzo. I wyłączam oczywiście tutaj sygnalizację świetną. Więc jak widzicie, jest tutaj tłum. Nawet nie taki mały ten tłum śmieciatek recyklingowych właściwie. I oni sobie na razie będą wyjeżdżać po mieście. Oczywiście naszym głównym celem w tym mieście, jakby w każdym mieście, jest zdobycie magicznego, nie to, ultra nowoczesny zakład recyklingu, który by się nam przydał. Jedyne co potrzebujemy do niego to oczywiście jest pływający ogród, do którego jeszcze nie mam dostępu. Z przyczyn oczywistych, jakimi są, czekajcie gdzie on był, o tutaj. Mamy za mało jeszcze ekologii w naszym mieście. I to nie wiem jak szybko mi się uda zrobić, ponieważ nie mam zbyt dużo miast ekologicznych. Handel tu się już zaczął powoli budować. I tak, jak tam te nasze zoo? Ja pamiętam z tego, pamiętam tak, mamy jeden wybieg tutaj. Okej, okay, dobra, no i do tego wybiegu na pewno coś ludzie idą, tak jak myślałem. Ale z tego co ja wiem, z tego co pamiętam tak właściwie, to tutaj jest parę więcej wybiegów. Po pierwsze mamy te plac. Plac zoo mamy już postawione. Kawiarnie tutaj poustawiane są. Z punktem zoo, póki co do kawiarni nie bardziej chodzą. Sklep z pamiątkami mamy. Toalety są tutaj poustawiane. Wybieg dla łososi. Mamy tutaj. To jest to. Ptaszarnia i wybieg dla antylop. Okej, dobra, to jest jeszcze parę rzeczy, które trzeba było postawić. Trzeba było. Przydałoby się, tak, powiem to tak, przydałoby się. No i tak, ponieważ ten park jest, jakby ktoś jeszcze nie zauważył, całkiem sporych rozmiarów, to sobie postawimy tak. Mamy od groma tutaj miejsca, ale też nie chcę jakoś strasznie daleko tego stawiać. Więc tak. Musimy bardzo myśleć o tym, że jest mało miejsca. Mimo wszystko. Jest park, jest jako tako duży. Dużo ma obszaru, ale... Ale jako taki jest niestety mały. Więc póki co... Tak, po pierwsze, nie możemy tutaj przy tej wodzie. Zabawmy się coś tutaj. Coś po tej stronie. Ogólnie bardzo laguje mi dzisiaj Civis, co też nie jest zbyt dobrą wiadomością. Ale nad tym chyba już nie mam co niestety zrzędzić, bo jednak to miasto jest... Wiemy jakie jest. Może to przez to, że to miasto jest trochę większe niż zazwyczaj są miasta. Widzę, się wcześniej kończy, a nie czekasz się dobije do 200. Chociaż to zależy też od ludzi. Dobra, to tak. Pierwsze co, to pomijając to, że tutaj by się... O, wybieg ten dla antylop by bardzo pięknie pasował. Tego tu postawimy. Tak, to jest wybieg dla antylop. Dobra. To tu macie wybieg dla antylop. A tu będziecie mieli ptaszarnię. Jeżeli mi się uda tutaj ją wrzucić. Dobra, to tu macie to. Tutaj kafejki będą też takie trochę podrzucone gdzieś tam na trasie, co nie? Żeby też było, żeby nie było tylko, że one są gdzieś tam na początku. One też będą podrzucone na trasie. Czy nie, my mamy, nie mamy. Właśnie nie mamy. I jakby coś gdzieś tam w okolicy będą te place zoo, bo one też trochę przyciągają zawsze ludzi, zawsze lepsze niż nic. Więc na przykład tutaj możemy jeszcze sobie jakiś walnąć. Tak, i tutaj jak są te wejścia boczne, to ja nie będę tutaj się jakoś nad nimi dużo tutaj ciągnąć, no bo to po prostu jest wejście boczne, tak? I nic więcej. Ale żeby było wejście. Dobra, dalej. Kolejną rzeczą, jaką chciałem zrobić, to tutaj zrobić wejście boczne. Boczne. O, dokładnie. Czemu tutaj? No bo jak się już wykurują tutaj w naszych ośrodkach rehabilitacyjnych, tak właściwie, to jest... Ej, to jest dobry pomysł. Teraz mi to dopiero przyszło, kurczę. Ale długo myślałem nad tym. Dawaj to. Dawaj. Teraz mi to wymyśliłeś, a widzę, że wymyśliłeś taką piękną nazwę dla tego. Ośrodek rehabilitacyjny. Tak to nazwiemy. O, dokładnie. Nazwa dla tego miejsca, bo tutaj jest cała nasza medycyna w całym naszym mieście. Dawa, to tak. Ośrodek rehabilitacyjny. Teraz, czy ja to dobrze napiszę? O... Sy... Kiedy...
O. Ośrodek rehabilitacyjny. Coś pokręciłem tutaj, coś bardzo pokręciłem. Rehabilitacyjny. Może tak jest lepiej, ale na pewno coś jest jeszcze nie tak. Dobra, nie będę się na tym teraz zastanawiać. Ale jakby coś, ta nazwa jest jeszcze do dopracowania. I nie zrzędzić tutaj na mnie, że nie potrafię napisać trudnych słów polskich. Nie tylko ja, na pewno takich rzeczy nie potrafię robić. Dużo jest takich, którzy nawet youtuberów. No, dobra. Ale ja siebie nie nazywam youtuberem, póki co jeszcze. No bo to takie... Wiadomo, jakie to jest. Dobrze, to tak. Tutaj sobie postawimy nasze gate boczne, jak to mówi, jak ja to nazywam. Macie tutaj swojego gate'a bocznego. Nie cieszyć się. Ludzie, cieszyć się. Wejdzie mi tutaj ta ścieżka? Nie wejdzie, nie wejdzie. Dobra, to inaczej. Tutaj jednej długości, dobra. I później kręta. Wyrzuć to na pewno też. Dobra, i stąd tu, nie, poczekaj. Dalej tutaj, czekaj. Może dotąd. Okej, dobra, nie. Nie droga. Poczekajcie, ja już się wziąłem ten płot, muszę zrobić. I stąd będzie po prostu zakręcik. Tutaj. O, dobra. No i tak to może wyglądać, bo czemu by właściwie nie. Dobrze, to tak, mamy tutaj jeszcze wejście boczne. Ścieżkę póki co sobie dociągnijmy tutaj trochę dalej. Jeszcze jeden wejście boczne. Mam pomysł, gdzie wstawić, ale zobaczymy oczywiście, czy będzie. Jak się mówi... To jeszcze wszystko wkrótce. I tak, zacznijmy sobie od wywalania tej tutaj kolejki. Ponieważ ja naprawdę rozumiem, że tutaj muszą być te pociągi, co nie? Ale one muszą jakoś inaczej tutaj jechać, bo one tutaj mi zbyt bardzo psują tutaj całą moją retrospekcję, jak to powinno wyglądać. Więc tak, te pociągi tu nie mogą iść, bo to jest teren zoo. Już to jest oficjalnie teren zoo. I tak, tu jest naprawdę bardzo piękny przejazd pod tym wszystkim. Ale ja nie wiem, jak to ma się do rzeczy. Ja naprawdę nie wiem, jakbyśmy mieli tutaj to zostawić. Tak by tutaj wyglądało. Zastanawiam, czy tutaj dałoby się puścić jeszcze jedno torowisko? Wydaje mi się, że tak. Dobra, to tu sobie postawimy jeszcze jedno torowisko. Czy to możemy wyburzyć? Możemy wyburzyć, świetnie. Więc to sobie przebudujemy. Okej, wybórz to. Zrób tutaj mu zjazd w dół. Dobra, nie, to jak już tutaj masz zakręt, to już tutaj ci od razu zrobimy zakrętem lekkim. O, dobra. I ten tunel, tak, to jest ten nawet tunel, to chyba ja kojarzę, dokąd on jechał. O, dokładnie, nawet coś nim jedzie teraz. No to byłoby dobrze, żeby miał dokąd jechać. Chociaż pewnie i tak zniknie, bo Cities, jak cokolwiek się w Cities przebuduje, to i tak wariuje Cities i tyle. Dobra, tak, po pierwsze tutaj jest słup od ścieżki. I nie tylko od ścieżki. Dobra, ścieżkę jako taką możemy przeżyć jeszcze, że zlikwidowaliśmy, bo ta ścieżka, tak? A tak, to wybórz. To też. Tutaj, no trochę szkoda, że tutaj to likwidujemy, bo to naprawdę całkiem zacnie wyglądało, ale no, jak ktoś mówi, no cóż. No cóż, dobra, stąd tu to wyrzuć. Ustawiliśmy to ustawione, dobra. No i tak, po pierwsze musimy wyłożyć to. Jak już to zrobimy, to już będzie prościej. Mówiłem, że będzie prościej, a nie, że mi tutaj zrobisz jakiś problem. Dobra, to poczekaj. A, tu jest jakiś jeszcze rozjazd. Czekaj, dokąd ten rozjazd? Co? Nie wiedziałem, że to jest takie coś. Dobra, tak czy siak, trzeba to wyburzyć. Bo tu te pociągi, to ja już chcę zrobić. Dobra, no i tak, stąd tu będą te pociągi. Nie byłoby fajnie, gdyby po ziemi, ale dobra. Tym się już nie będziemy teraz zajmować i męczyć się. Stąd, jak jedzie tutaj... Ta trzypasmowa autostrada,
Dojeżdżasz dotąd i podjeżdżasz tu do góry. I teraz pytanie ze 100 punktów. Czy teraz przez to, że tutaj budowałem to, będzie się dało tutaj zrobić ten zjazd? Po pierwsze wyłącz kątowe, bo to będzie nas bardzo irytować i męczyć i w ogóle wszystko. Myślałem, tak niestety myślałem, że będziesz nas mieć teraz gdzieś w poważaniu. Dobra, to jednak zostawmy tutaj tego miejsca, jak to było. No poczekajcie. Daj to. Poczekajcie i teraz tak, dajmy sobie... Bo jednak jakieś miejsce tutaj muszę sobie zostawić, co nie? I teraz pytanie, czy jakbym tutaj chciał puścić drogę, to tutaj przyjedzie? Dawa, jakoś to sobie przyciśniemy tędy już, tak? No i stąd oczywiście ta podwójna droga, która tam się łączy jakoś pod spodem, co nie jest najlepszą wiadomością dla mnie, ale dobra. Dobra, tak, tu musisz zjechać. No ten zupełnie inaczej ma ustawione właściwości, no cóż. I tak, i ty stąd poczekaj, włączysz kątowe. Czyli to jest takie, jakby były jakieś skróty na padzie, można było, to by to o wiele szybciej wszystko mogło iść. A tak jak tutaj to widzicie, jak to idzie. Jak po maśle po prostu. Idzie jak po maśle, dobra. I musimy znowu to wyłączyć, bo źle się zbudowało. Dobra, no dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Tutaj jest max, to jakoś tak tu dokąd jakby dojechało. Powiedz, że tak. Włącz oczywiście teraz linie pomocnicze. Stąd to włącz tu. I stąd ty musisz tu... No, właśnie, dobra. Może jedziesz, proszę. Please. Dobra, powiedzmy, że już to mnie uraczy, już nie używam będę. Musimy zejść do podziemia, żeby bawić się podziemiem. No tak. W sumie nawet tak trochę logiczne, żeby się bawić podziemiem, musimy zejść do podziemia. Dobra, tu jest zrobione dobrze, tu jest zrobione dobrze, dobra, to tak. A nie, poczekajcie, jeszcze ścieżki wywaliliśmy tutaj. No właśnie, wszystko wywaliliśmy. Wszystko zepsuliśmy, a doszliśmy do niczego. No zazwyczaj z wszystkim nie jest. Ty tu podjedziesz dotąd, dalej. Daj tu linie pomocnicze, nie, daj tu krętą. I stąd. Podłącz do tego, dobra, to jest zrobione całkiem ładnie. I ścieżka, która tutaj sobie szła. No. To była chyba zwykła ścieżka, tak mi się wydaje. A, była zwykła, bo jeszcze nie było innych ścieżek, jak ja to budowałem, tak mi się wydaje. Nawet to mogło być w ten sposób, po prostu jeszcze nie było innych ścieżek. Dobra, skąd tu. Wyłącz linie pomocnicze, bo bardzo mnie zaczęły już irytować, ale do co je włączyłem. I teraz tak, zastanówmy się, jak sensownie... A nie, poczekaj, bo tutaj nie ma tych połączenia pociągowego. Jeszcze się nie stopnęli. Dobra, to tak. Tutaj musimy koniecznie, ja bym zrobił, żeby tutaj te nasze ciągi jechały górą. No bo chciałbym mimo wszystko, nawet jeżeli zwierzaczki tutaj będą umierać od tego hałasu, to ja bym wolał, żeby tutaj to było. Nie wiem, jakieś koło fortuny tam damy tutaj, czy coś, żeby zwierzaczki nie marudziły. O, to jest dobre. Powiem tyle. Przepraszam bardzo. Bardzo mi się podoba pomysł. Puszczenie tutaj tej trasy w ten sposób. Chociaż nie wiem, czemu tutaj już tak nie chcę to iść. A, dotąd max. Dobra, tak czy siak. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Ale mimo wszystko to będzie trochę zjeżdżać w dół. Chociaż czekaj w sumie. W sumie to całkiem fajny pomysł, żeby tutaj to jechało w ten sposób. Dobra. Bo tak, bo jakbyśmy zjechali tutaj pod to, to byłoby bardzo miło. Wszyscy byli przeszczęśliwi łącznie ze mną. Więc tutaj można byłoby zjeżdżać w dół. A tutaj najlepiej to już być wyparkowanym. Okej, widzę, że się da. Więc teraz tylko trzeba zrobić, żeby to się udało. Powiedzmy, że tutaj to będzie tak. A tutaj będzie to tak. No ma tak, widzę. Widzę, jaki ja mam problem niestety. I to będzie niestety duży problem. Ciach. Okej, dobra. Całkiem niezły zakręcik, całkiem niezły. I tak, stąd. Teraz nie przejedziemy, no bo przecież dobrze. Daj tutaj tą krętą. Lekki zakręcik. Chwileczkę, coś do mnie dzwoni. Tak, teraz sobie zetknąłem na zegarek i widzę, że całkiem nawet nie jest aż tak źle.
Zazwyczaj to jak ja patrzę na zagadek, to wiecie to. O Boże, nie, już umieramy. A teraz tak zerknąłem na zagadki. Nie, niemożliwe. Mamy jeszcze czas. Nie, serio, mamy jeszcze czas, bo jest tam 20 z hakiem. I tu widzę, że się coś już zepsuło. Dobra, tak, po pierwsze zróbmy sobie taki powolny dojazd dotąd. I stąd tak zrobimy ten zakręt. Nie no, będzie przecież, że. No przecież, że będzie. Nie ładnie to wyglądać. Dobra, stąd tu. I stąd tu. Dobra, powiedzmy, że to jest całkiem dobrze. Tu mi się bardzo podoba ten przejazd górą. Chociaż zjeżdża trochę w dół i to mi się mniej podoba. Bo w sumie możemy to zmienić. Podajajcie, nie. Bo tu jest bardzo fajnie, jak to jedzie górą, ale żeby jechał górą cały czas jednolicie prosto, a nie, że mi tutaj zjeżdża w dół, bo było widać, że jest zjeżdża. Dobra. O, dobra, teraz jest lepiej. Teraz tutaj zjedziesz w dół? Zjedziesz w dół. Aha, okej, okay, dobra. Dobra. Wydaje mi się, że cały czas tutaj gdzieś jest coś krzywo, ale jest już lepiej na pewno. Gorzej z tym, że teraz tutaj jest gorzej. No, to można było się domyślać. Jednemu lepiej pójdzie, to drugiemu gorzej. I tutaj jakbyśmy chyba nie zjeżdżali w dół. Tak, bo możemy teoretycznie zrobić tutaj po prostu jeden słup. O, i tu już zjechać w dół. I tutaj dalej jechać w dół. Aha. I później tu dojechać w dół. No, bardzo dziwne, ale... Będzie. Ale dobra, niech już będzie, niech już nie będę spędzić na tym się znać. Z drugiej strony mamy jeszcze tą kolejkę, która też musi pojechać. I ona będzie po prostu jechać do tej kolejki, tutaj górą przejedziesz jakoś sobie. Dobra, tutaj da się zrobić miejsce? Da się. Uwierz mi, Cities, da się, widzisz, da się. Dobra, ale nie, takim słupem botanowym tu za Chiny nie wejdę. Dobra. Teraz tak, to nie wiem, czy to nie jest trochę już za wysoko. Nie jest trochę przy wysoko. Dobra, i stąd tutaj jakiś zakręcikiem trzeba byłoby zrobić zakręt. Takim zakręcikiem trzeba byłoby zrobić zakręt. Dobra, poczekaj. To wywal. Właściwie to teoretycznie ten pociąg mógłby jechać tu i później dojeżdżać tutaj, bo czekaj, bo jak tutaj jest tą linią? Ta fioletowa. To ona jest... Na pewno, tak. Jestem w 100% pewien, że te dwie linie, one do niego nie dam indziej. Nie dam nawet do tego samego tora. Toru. Tora. Dobra. To zróbmy to w ten sposób. Aha. Ja coś ewidentnie zepsułem. Dobra, tak czy siak. Stąd pociąg będzie zawracać. Miejmy nadzieję, że będzie miejsce tutaj. O, dobra. Widzimy, że tutaj jest ten budynek, ale to nie powinno mieć jakichś dużych problemów. Tutaj. Bo w końcu to jest skanens. I później stąd tutaj. Okej, dobra, ty masz problem. Dobra, ciebie możemy na chwilę wyburzyć. A to tak, na razie to sobie wyburzymy chwilowo. Wagonik jest w powietrzu. I nie ma żadnego podłączenia z ziemią. Dobra. Dobra, badaj, bo tutaj jest jakiś kompletny paradoks, że to muszę wziąć chyba jeszcze wyżej. I cały czas jest źle. Okej, dobra. Dobra, czyli ustawiam tak, jak sądzę, że jest dobrze. I podnoszę o jeden do góry. Nie, to tak nie wejdzie, no kurczę. Podnosi. Tak będzie dobrze, dobra. Później dojedziesz sobie tutaj, dajmy ci prostą trasę nad zoo. Będziesz mieć takie, będziesz tutaj sobie szybować nad zoo. O, poczekaj, nawet dam ci tutaj dwa słupy. Dobra, tutaj sobie poszybujesz nad zoo i później tu stąd sobie zrobisz jakiś tam zakręcik. No, dokładnie. I tutaj jakoś wymanewrujesz już do tego, gdzie masz wymanewrować. Czyli poczekaj. Ja ci mówię, że to zrobisz. I to nawet dobrze zrobisz, dobra? Stąd, tu. Tu i tu. Dobra. Mamy zakręt, mamy podłączenie. Pociąg. Później idziesz tędy pociąg. I później jedziesz... Tu mieliście stację, tak? Bo tutaj nigdzie chyba dalej nie jechał. O kurczę, burza duża idzie.
No dobra, to jest mało oczywiście fajne, ale no dobra, cóż, cóż, jak to się mówi, trudno, idzie się dalej. Jakoś tak to było. Czy ta linia tutaj jeszcze nie jechała przypadkiem prosto? Bo wtedy też nie można byłoby jeszcze ją tu puścić. O, czekaj, tu jest ten drugi tor. Tylko jak ty byś tutaj jechał? Poczekaj, zobaczmy. Niech ja sobie to luknę. Dziwnie byś jechał. Po pierwsze, z tego co widzę, tu byś zawracał. Dobra, nie bawimy się takich rzeczy. Dobra, dojedziesz sobie tutaj drugi pociąg do tego, już trudno. Chociaż tak w sumie ta linia te... Nie, dobra, 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 ta tu już sobie zawrócisz, już nie kombinujmy. Ośrodek rehabilitacyjny, jakkolwiek się powinno nazywać, tak się nazywa. Dobra, no i mamy takie tutaj... Trochę to dziwnie wygląda, że tutaj coś takiego jest, ale dobra. Gdzie będzie nasza burza? No pewnie w całym mieście, tak. A nie, tutaj nie. Tu gdzie wysoko, to oczywiście jest gorzej. Z którego punktu możemy w sumie powiedzieć, czy mieli piórun ochrony. Okej, bardzo duży obszar. Bardzo, bardzo duży obszar. Czy to nie jest jakakolwiek dzielnica? Chyba nie. Dobra, to sobie stwórzmy tutaj taką dzielnicę. Z tym włącznie. O, tu. Dobra. I wy będziecie mieli swoje specjalne przepisy, dzięki którym, jak się zapisze gra, piorun ochrony, gdzie to tylko było? Wysokie podatki, bla, bla, bla. Dobra, może to było gdzieś tutaj. Zakaz wysokiej piorun ochrony, dobra, dużo kosztuje, ale się tutaj na pewno im przyda. Fajne, no, co ty ma tu gdzieś na śmieci? Przecież wy tu mieliście gdzieś chyba śmieci. O, macie śmieci właśnie. A ten rzędzi na śmieci. Idzie, ludzie do ciebie idą, nie marzyć. Dobra, tak czy siak, wracając do naszego zoo i do tego, że jeszcze musimy dzisiaj zrobić koniecznie jedną rzecz, o której jeszcze nawet nie zaczęliśmy robić. Ja wyobrażę, że wyłączmy linię pomocnicze, bo mnie zaczęły już edytować. Zaczęły mi edytować samym swoim włączeniem. Ja to pozdrawiam, bo myślę, że różne dziwne rzeczy. Dobra. Drugie wejście do parku będzie tutaj jeszcze od tej strony tej kolejki. Bo tak sobie stwierdziłem, a dobra, niech już mają. W sumie tutaj, w sumie tych wejść to może być trochę, nawet trochę więcej. Same wejścia będą już robić tutaj, nie wiadomo jakie. No wiadomo co. Poczekaj. A w teorii możemy tak tutaj to postawić nawet. Dobra, niech już będzie. A niech już mi tam będzie. Poczekaj, tylko tak, musimy sobie zrobić tutaj nasz obszar parku na mały przerzucić. Daj tutaj przerzuć park. Tu i tu. Dobra, tu i tutaj na razie będziesz się zakręcać. I tutaj do tego miejsca. Tu jakoś zrobimy to wejście, to tutaj do tego gate'a sobie też zrobimy dojście, bo to też musi być. Dobra, w ogóle nazwa do tego parku cały czas czekam. Głowa, a póki co czekam na was. Zobaczymy co wymyślicie. Dobra, teraz tak, pytania ze 100 punktów. Czemu mnie zacząłeś irytować samym... Ty swój człowieku. Czemu żeś tutaj, czemu? Ja powiedziałem sobie, a dobra, to ładnie tutaj to wejdzie. No właśnie, że chyba nie chcę wejść ładnie. Poczekaj, spróbujmy jeszcze raz. Czemu? Ale tak serio, czemu? Nie rozumiem, naprawdę. Ta droga jest krzywa, czy co? Ej, teraz to jest jeszcze gorzej, ale... Ale tak czy siak. To trzeba usunąć tą linię, dobra. No bo zobaczcie, tutaj sobie to normalnie wbuduje. O, burza się zaczęła. Dobra, dobra, dobra. Niech burza co tam wali, jak będzie jakiś problem, to powietrze. O, już jest problem. A nie, oni w sumie bardzo rozwalają w burze, mają... Bardzo różne rzeczy. No a tak, tutaj tą drogę możemy wywalić, bo ona tutaj była tylko chwilowo. Płotek ci przeszkadza. Weź mnie, nie denerwuj mnie, człowieku. Dobra, daj tutaj... wyłącz kąty. Wejdziesz, no dokładnie. To chciałem usłyszeć, że kurczę. Żeby mnie tak zdenerwować samym jakimś płotkiem, to trzeba mieć już, nie wiem co. To trzeba mnie zdenerwować już jakoś. Ale okej. Dobra. W sumie ta wtedy całkiem nie zaburza się też rozkręcała. W skali tam 9 ileś, ale... Ale tak czy siak całkiem nie za te burze jest. Dobra, macie tutaj dojazd, macie, proszę bardzo, jak pięknie. Dobra.
tutaj jakby coś, żeby nie było, że nie mówiłem, tutaj się jakby też jakieś małe handle mogą budować. No, zobaczmy burzę, jak wygląda. Gdzie jest burza? O! Ła! Tu się już fajczy? Jeszcze się nie fajczy. Ale daję stówę, że się będzie fajczyć. To się fajczy, dobra. To się fajczy. Tu jakiś budynek wyższy też się fajczy. Ja pionochronów nie daję, żeby były w całym mieście, nie mówimy jak to by było. Oczywiście tutaj muszą być pionochrony, no bo... chyba... Bo domyślacie się czemu. Tutaj jakby nie było pionochronów, to by po prostu to wszystko zginęło bardzo szybko. W sumie tutaj też moglibyśmy dać pionochrony, bo jednak... Wcale jak tutaj walnie pionon, to rzeczywiście będzie nie dać ciekawie. A zwłaszcza w... Tu gdzie walnęli. Czyli tu. Budynek płonie. Mam nadzieję, że już jakiś pojazd komunalny jedzie. Jadą pojazdy komunalne. Ja bym wolał, żeby jakiś... Nie wiem, co jechał. Nie wiem, jak to powinno wyglądać. Nazywać czy cokolwiek, ale... Ale też autobusy się coś rozwaliły. No ma. Mniejsza z autobusami. Macie tutaj wejście, macie... Dobra, tak, wiem, że jest burza, nie marudź już. Wiem, przecież widzę. Przecież słychać. Jakbym nie słyszał, to bym, nie wiem, musiał być jakiś głuchy chyba, czy coś. Tutaj, tu, nawet wy tam, jak jesteście, to trudno, żebyście nie usłyszeli tej burzy. Dobra, dojście do tego. Tak, już nawet jacyś ludzie czekają. To jest dobrą wiadomością. W sensie na pociąg, tak, bo zepsuliśmy go przed chwilą, więc bardzo dobrze, że już czekają. Czekaj. Tutaj teoretycznie, jakbyśmy to dobrze zrobili, oczywiście, żeśmy zrobili źle, ale jakbyśmy dobrze zrobili, to poczekaj. O, dobra. To, ta ścieżka powinna sobie normalnie po ludzku stąd zejść. Tylko tak, po pierwsze, nie to. To. I tutaj play oczywiście. I tutaj sobie schodzisz w dół. Tylko tak, no właśnie widzimy, że tak wygląda jak wygląda. A ja bym wolał, żeby to inaczej wyglądało. Nie, jeszcze się zajmiemy dzisiaj jedną rzeczą, spokojnie, żeby nie było. W ogóle można też przyspieszyć sobie też trochę czas. Tutaj, tutaj, stąd, tu, jeszcze, tutaj, tu, 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 o, dobra. I tutaj, stąd, jakieś te powolne zejście, dałem powolne zejście. Zbudujmy ścieżkę i później normalnie zrobimy, żeby to normalnie wyglądało. Więc będą tutaj wejścia boczne do tego parku, do tego zoo. Właściwie, już parku. Zoo. Dobra, tutaj wyrównaj, a tutaj to... sobie to trochę skosimy. Dobra. A, powinno być całkiem dobrze. O, dokładnie. To jest najlepsze narzędzie, tak? Ono tutaj najlepiej wszystko nam poustawia, jak to powinno wyglądać. No może poza niektórymi miejscami, gdzie trochę popsuje, ale ogólnie całkiem dobrze wyglądać. Dobra. To tak, w skrócie to jest naprawdę całkiem nieźle. Jak tam jesteśmy z czasem? Kiepsko. Kiepsko jesteśmy też z forsą. I nie wiem czemu wody nie ma, czyli nie ma gdzieś prądu. Czy to się fa... Boże, chwila. Tutaj. Wiem co już jest. Tutaj się zepsuł. I to ilu miejscach, o Boże. Żeście tu walili w tego druta. I jeszcze tutaj. No to chyba gra wiedziała, gdzie trzeba walnąć, żeby zepsuć całe miasto. Tutaj, a ten tu cały przetrwał, dobra. Tutaj też zepsuł się drut. Dobra, drut naprawiony. Powoli będziecie naprawiać. A, i tutaj ten drut pęknął i od razu wszystko pęknęło. Swoją stąd to można było pociągnąć do was jeszcze jednego druta alarmowego, będziecie mieli podłączenie tutaj, o, dokładnie. Dobra, i ogólnie widzę, że chyba wszędzie już pozostałem, będzie już tak dobrze. Powoli woda wraca do normy, bo miasto faktycznie powinno mieć... No właśnie, powinno mieć dobrą renomę, jeżeli chodzi o elektryczność. Dobra, stąd to wywal. I tutaj ten drut możemy sobie nawet podłączyć. Dobra, teraz zaczniemy mieć znowu podatki. Tak, już mamy podatki, już nawet na plusie jesteśmy. Tak, wy macie tutaj pionochrony. Słuchaj, czy tak ktoś do tego idzie? A, bo tu w ogóle kolejkę zepsuliśmy. Zapomniałem o tym, że tutaj te wagoniki zepsuliśmy podczas budowy tego. Dobra. O, dokładnie. Bo to się wam tutaj przyda na pewno, koniecznie. Dobra, swoją nogą. Ty pociąg, jak tam z ciebie... O, cztery osoby korzystają, to już jest dobry znak.
Okej, na całej linii jest trochę tego mało, możemy zmniejszyć do jednego pociągu na całej linii. Całkowicie nam tutaj wystarczy. Tak, i tutaj jest całkiem nieźle. Teraz wybudujmy sobie tylko te wejście boczne, które tutaj właśnie chciałem wybudować. Aby te wejście boczne tutaj ładnie weszło, to tak, zróbmy sobie to tak. Nie, poczekaj. Daj tutaj drogę gruntową, bo drogą gruntową się tutaj najlepiej buduje tego typu rzeczy. Nie, najbliżej jak się da. Dobra, to jest powiedzmy najbliżej. Później tutaj sobie stawiamy naszego gate'a. Gate jest tutaj. Gate, chodź tutaj. Aha. No tak trochę jest tu wychodzący, bym powiedział. Bym powiedział, że tak trochę wychodzi. Poczekaj. Ja bym wolał trochę tutaj cofnąć. Mimo wszystko, jakkolwiek tutaj się tego nie da zrobić, to bym wolał go cofnąć. Okej. Okej, dobra, to poczekaj, daj tutaj jeszcze może siatkę pomoże. O, jest, weszła siatka tutaj. Świetnie. A tutaj to już nie chcę. No, bo okej. Wait. Dobra, stąd tu. I stąd tutaj. I stąd będziesz mieć. Dobra, chyba lepiej już tego nie zrobimy niestety. I oczywiście do ciebie musimy zrobić jakąś drogę, więc drogę by się przydało zrobić na najkrótszą, jaką jest możliwa tutaj. Oczywiście, że będzie trudno. Ale spróbujmy. Polegaj, nie. Aczkolwiek. O, dobra, mamy to zrobione. Więc proszę bardzo, wy tu się budujcie, tu też się w sumie budujcie, nie wiem czemu nie musicie się tutaj budować. I stąd będzie, poczekaj, przejście zwykłej tej ścieżki na drugą stronę. Dzisiaj tym zosie zajęliśmy, musimy się innymi rzeczami zajmować. Ale dobrze, nie, dobrze, bo później będzie o wiele prościej budować. Uuu, nie wiedziałem, że to takie coś jest. Ciekawe. I nie widziałem, że tutaj nie będzie się chciało postawić gdziekolwiek słupa. A, może o tym. Tak, bo tutaj byśmy zahaczyli o to. Dobra, to tutaj masz pierwsze te przejście. W sumie... Uuu! Poczekajcie, bo ja tu zobaczyłem ciekawą mozaikę na dole jest. Okej, dobra. Tutaj tak. Tutaj jakby ten długi słup wyszedł. O, proszę bardzo, jak pięknie. I tutaj schodzisz w dół do tego. I teraz zobaczcie. Zobaczcie, jaka tu jest piękna mozaika. Nie, no nie. Tutaj jest... Ej, no. Poczekajcie, jakbyśmy weszli na coś wyższy. Dziadek już jest wyższy. To jest piękne, to jest to, naprawdę. Ja wam powiem, że ja nie wiedziałem, że tak pięknie wyglądają te ścieżki, ale jak teraz zobaczyłem, jak pięknie to wygląda, to takich więcej chcę. Tak, takich chcę więcej, naprawdę. Dobrze. I buduję, rozwija i tak dalej. Słuchaj, no, czy my tutaj postawiliśmy tą ptaszę? No, w końcu jest ptaszę, nie no. Plazo możemy postawić wam tutaj jeszcze taki jeden gdzieś tam z tyłu schowany. Jakby tu... No nie będziemy do takich rzeczy tutaj wchodzić. Tu on nie postawił toaletę, ale widzę, że nie chce wejść, to nie. Nie to nie. To toaleta będzie tu postawiona. Budynek należy postawić w obszarze parkowym. No weź już nie przesadzaj, jesteś w obszarze parkowym. Dobra, poczekajcie. Bo ja bym bardzo chętnie tutaj tą toaletę postawiło tu. Dobra. Dawaj tą toaletę. Toaleta. Proszę bardzo, macie tutaj toaletę z jednej strony. I tutaj, dobra, tutaj już się nie zmieści. Dobra, i tak jest całkiem dużo tych toalet. Proszę bardzo. Przemysł swojego też się chce dosyć dobrze budować. W ogóle, czemu nasz ten park dzisiaj nie awansował? Pomijając to, że dzisiaj wolność tutaj, bo mało ludzi tu przychodzi. Możemy na pewno trochę sobie podnieść na pewno to. Jest to park centralny, jest kampania reklamowa. Prawa zwierząt. Zwierzęta w ogrodzie otrzymują dodatkową opiekę i zajęcia. Zwiększa efektywność rozrywkowa budynków. Zo koszt duży. No dobra, nie pamiętę. Zakaz fajerwerków. Bawimy się. Zamiast dzisiaj są organizowane codziennie fajerwerki. O, to może będzie lepsze. Nocne wycieczki. To jest dla parków. Odwiedzający par mogą odwiedzać park, uczestniczą w specjalnych wycieczkach. No, na pewno trochę przyciągnie ludzi. Jeszcze więcej zabawy to nie? Dobra. Może i to jest dobry pomysł. Z jestem ciekawy, bo zaraz tam eksploduje tutaj przemysł.
i mamy poważny problem ze śmieciami. Tutaj drut jeszcze usunęło, okej, dobra. Może to jest jakiś masny związek. O, wy tu macie podłączenie już, świetnie. Bo ten drut mi się tu bardzo nie podoba. Dobra, już ta burza chyba przeszła. Czy wy tutaj... Nie, czekaj, tu jesteście. Wy powinniście tutaj całkiem dobrze działać. A jak jest ogólnie z tymi śmieciami w naszym mieście? Teraz już tak reasumując dzisiejszy odcinek. Tak, nie zrobiliśmy tego, co chciałem dzisiaj zrobić. Tak, bo tu by im się, tutaj gdzieś by im się przydał, ale w centrum miasta nie mam gdzie postawić takich budynków. Właśnie i tu jest ten największy problem, że nie mogę w centrum miasta postawić takich rzeczy. O, brama do miasta. Nie ma napięcia. Ciekawe czemu. Ciekawe naprawdę czemu nie ma napięcia. Dobra, bo tak tylko powiem, jakbyście się zastanawiali, co jest tutaj tak faktycznie do zrobienia jeszcze. To po pierwsze, dobra, zrobimy tylko i wyburzymy tą część, żeby było, że już jesteśmy przygotowani do kolejnego odcinka. Czekajcie, zapiszę się. To chwilę potrwa, ale za chwilę pójdzie. Dobra, żadne linie już tutaj nie będą właśnie teraz mieć stu. Ścieżki też wybudujemy. Ponieważ tutaj kampus niestety zostanie zlikwidowany, ponieważ do niego już i tak nikt nie chodzi. No cóż, jak to się mówi, taki czas musiał w końcu kiedyś nastąpić. Tutaj gdzieś będzie park jeszcze inny, więc tutaj akurat tym się nie przejmujemy. To całkiem dobrze, to się później będzie zajmować. I tak, póki co tu jest ta stacja metra, co jest faktycznie, no, może być jakimś większym problemem. O, zapomniałem o tej stacji kolejowej. To też tutaj może być jakiś problem. To na razie sobie usuniemy, to też usuniemy. I tak, po pierwsze, mamy tutaj kolej jednoszynową, która jedzie przez dosyć dużą część miasta i tu w końcu ma przystanek. Co jest ciekawe. Dobra, ugaście to ludzie, ugaście. Wspomnę, czy ktokolwiek zginął podczas tej ostatniej katastrofy. O Boże! Żadnych ofiar, dobrze. Płonące budynki, 107, płonące drzewa, 300. Dobra, no tak najlepiej. Nie mogę zobaczyć nawet, gdzie jest ten pożar. Dobra, ale poczekajcie, gdzie ja przed chwilą się bawiłem? A, tutaj do naprawienia budynku, o, świetnie. A, słuchajcie, czy jakieś budynki, czekajcie, są do naprawienia, bo mogą być, a ja mogę o nich nic nie wiedzieć, zniszczenia. Dobra, tutaj jest po prostu potop zwykły, dobra, to mnie nie interesuje. Tutaj po prostu policja jakaś. Tu, o, dobra, tutaj widzę. O, ty, to by się przydało, żebyś działał. No. A was tutaj po prostu wyłączyliśmy. Ła. Jeszcze tutaj przejdzie. Zobaczcie, jaki to ma zasięg. O Boże. Całe miasto nam się ucieszyło. Dobra, tak, swanego mamy bardzo duży problem ze śmieciami. Tym się trzeba będzie zająć. Już niedługo. W kolejnym odcinku. Co tutaj jest z tym metrem? Chciałem się tylko zobaczyć. Aha, bo tu jedzie jedna linia metra. Tutaj dziwnym trafem się nie zatrzymuje tutaj. To jest naprawdę dziwne. Czemu tu się nie zatrzymujesz ta linia? No jednoszynówka też ma jakiś problem, ale to nie wiem akurat jaki. To mnie akurat mnie interesuje, jaki masz tutaj jednoszynówka problem. Bardziej mnie interesuje, czemu ten metro jedzie bezpośrednio tu i wjeżdża tu i omija to. Może tego nie było tu kiedyś, pewnie o to chodzi. Dobra, no i ten punkt właśnie tutaj tranzytowy. Albo przeniesiemy, zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak tutaj to będzie potoczyć tutaj rozgrywka, ponieważ w kolejnym odcinku zajmiemy się w naszym pierwszym, jako w pierwszym mieście prawdopodobnie to będzie. Kolejny odcinek nie wiem kiedy się pojawi, z góry mówię. Z góry mówię, żeby nie było, że nie mówiłem, nie wiem kiedy się pojawi. Tak, po pierwsze drzewka sobie stąd na razie usuniemy. No dokładnie. Ja wiem, że wy lubicie tutaj drzewka, ale tutaj na razie drzewka trzeba usunąć, bo będzie prościej tutaj się z tym wszystkim bawić. Dobra, proszę bardzo. Tu tą ścieżkę też możemy włożyć właściwie. Tutaj, w tym miejscu i tu właśnie się zastanawiałem, żeby puścić sobie mimo wszystko jakąś tą drogę. Więc prawdopodobnie ten kampus, to miejsce, gdzie był kampus, przesuniemy sobie trochę tutaj do góry. Pociągi będą jakoś trochę inaczej, puścimy część tych pociągów. I tutaj będzie wejście do naszego parku rozrywki, który będzie mieć na tym obszarze swoje tej epicentrum. I
tutaj, stąd musimy puścić jakąś po prostu drogę, która będzie łączyć to z tym, albo po prostu tą drogę tutaj z tym wszystkim, bo jednak to nie ma jakiegokolwiek połączenia drogowego z tą częścią miasta, aby się, mimo wszystko, na pewno sądzę, by się przydało. No tutaj ten tut moglibyśmy usunąć ten stary. No i tutaj jak może jakieś parki czy coś innego będzie się działo oczywiście. Więc co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Trochę podobiliśmy, chociaż też trochę mało. Ale coś tam się działo. Jeżeli tak, możecie zostawić pobudę. Więcej ludzi przychodzi, odkąd podnieśliśmy ceny. To jeszcze podniesiemy, bo chciałbym, żeby na siebie zadawał ten park, żeby nie było. Jeżeli tak, możecie zostać w ogóle. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ja tu widzę, że to ma duże branie tutaj od tego, że to jest od tej lotniska teraz tutaj do wejścia. A to jest bardzo dobra wiadomość, powiem tyle, to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Dobra, co tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Kamera kinowa. I pokazuje nam jakieś przytopienia. Ajajajaj. No, pokaż nam coś kolejnego, gdzie coś wygląda trochę to lepiej nasze miasto. O, brama główna. Byliśmy tu dzisiaj, kręciliśmy. Kolejne? Pokaż, bo chcę skończyć ładny odcinek. Cześć!